Siemaczko, w tym odcinku będzie recenzja magazynu LEGO City, drugi na 2019. Mam też trzy dodatki, moi drodzy. Strażak, strażaczka z kartami i limitowana karta z Zane. Dobra. Wydawnictwo oczywiście z Blue Oceans, najlepsze wydawnictwo magazynu, poleca lego.pl. Dobra, przejdźmy do recenzji. Dobra, wysypmy całość. Folia opróżniona. Jak mówiłem, mamy limitowaną kartę z Zane'em. Nie wiem, czy to nawet nie jest XL, duże jest, choć nie wiem. Naszego strażaka, moją wymarzoną figurkę. I kontener. Takie, tak. Saszetka jest z kartami LEGO Ninjago. I niedługo będzie opening, bo mam dwie. Więc odkładamy na bok. Dwie mamy. Najpierw zajmijmy się może kartą. Jest oczywiście błyskowa. Mamy na niej Zane'a z łukiem z ósmej części, czyli synowie Garmadona. I to jest zwykła karta. Dobra, pisze 2019. Strażaka na chwilę odłożymy na bok. Zajmiemy się naszym numerem. Zajmijmy się najpierw magazynem. Mamy tutaj spis, znaczy no te karty. Mamy informacje o naszym strażaku Samie. Jakim Stefanie? Samie, strażak Sam. Wszystko. Mamy tutaj jak zbudować strażaka sama. Jakiś egzamin. Pewnie ósmoklasisty. Dobrze wiedzieć. Mamy egzamin ósmoklasisty. Chcecie go? Mogę nagrać na live. Mamy też zestaw. One Ogen, bardzo mi się podoba. Oby taki też tu był. Kolejny. Ej, poczekajcie, to jest to samo? A nie, tu jest po prostu pokazane już takie coś. A tam był zestaw. Pytania tu są też. Dalej mamy łamigłówkę ze naszym strażakiem Samem. Musimy pomóc. Tutaj mamy wóz obsrany, czy coś tam. Tak, obsrany. Tutaj mamy też tą mi figurkę. Ją też mam, ta stara już. Dalsza część komiksu z naszym strażakiem Samem. Dalej, kolejna część komiksu, plakat, tu mamy naszą głowę strażaka Sama. Bardziej w tej kwestii mi się podoba nasz strażak Sam. Prace, które wysyłali, po prostu wysyłali. Jakieś reklama, to mi się akurat nie podoba. Ten zestawik, ja go nie kupuję. Spróbuję w konkursie, taki jeden, ale jeszcze o tym nie mówię. Plakat, czyli strażak Sam spalił wieżowiec, więc nawet fajnie sobie zrobił, dał mu łapkę w górę za to. Dalsza część. A, poczekajcie. Tym Mister Eggiem jest ten samolot, co był w ostatnim magazynie, ja akurat go nie kupowałem, nie podobał mi się. Tu co już pokazywałem. I koniec. Strażak Sam spalił całe miasto, jak widzicie. Mamy tu też ankietę, czego się cieszę. Będziemy mogli dać konkurs do tego magazynu. 6 wyśmienitych nagród. Weź udział w naszym konkursie. Narysuj sprzęt strażacki, który ci się najbardziej podoba. Wygraj super nagrody. Mamy takie ulica, dwie. Ulica i skrzyżowania. To mi się nie podoba, ale nawet nie chciałbym grać, więc jakbym to wygrał, to chyba na konkurs bym to dał. Tutaj mamy spakuj obrazek i wyjąć. Tak, tu mamy ich informacje. Taki zestawik. Ten.
I ten na pewno dobrze policzyli? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie, dobra. Nic nie było, nic nie było. Ten zestaw chciałbym mieć, więc jak nawet go nie wygram, to ja go kupię, bo jako o nim marzę. Po prostu. I w następnym numerze będzie rolnik Wiesiek. Ha, zdziobał trawy i tutaj mamy to. Ja go raczej nie kupiłem, jak w następnym numerze w ogóle raczej nic nie kupiłem. Mamy też informacje, że będzie heavy metal, bo dalej Iron Baron, Francuzi mnie nie interesują, no go przygoda, nie kupiłem raczej. I tutaj dom możemy wyciąć. Dobra. Otwórzmy naszą szaszetkę. Szaszetku. Otworzyłem. Ułóżmy go bez instrukcji, jesteśmy takimi koksu. Trochę trzeba obniżyć. O. Układamy. Speedbuildu nie zrobię, bo nie umiem. Tutaj mamy taką gaśnicę. Macie jaką gaśnicę? Butlę z gazem, taką co miał Benek. Dawna jest ze Space'ów. No i chyba się pojawił problem, nie wiem czego sam złożę. Muszę się przyjrzeć. Kajta. Czy kajta tam mam? Wiem jak go zrobić. Głęb mu trzeba zdjąć. Znaczy, w tym numerze znajdziecie strażaka sama, więc jak wasz, nie wiem, ktoś w rodzinie lubi. Nie wiem, czy to jest na network. Lubi strażaka sama, to niech to sobie weźmie. Polubi Lego, zobaczycie. Będziecie mieli i fana Lego, i strażaka Soma. Dobra, szybko mu nie chcę wejść, zdejmę może na się hełm. Wiem, że zawsze lepiej ze speedbuildem by było nagrać, ale nie wiem jak to nagrywa się speedbuild. Chyba wsadziłem. Nie wiem czy wyszło. Tak wyszło. I jego hełm. I mamy mini figurkę gotową. Teraz się nią zajmiemy. Dalej mamy sprzęcior. Układamy go bez instrukcji. Jesteśmy tacy koksu. Dobra, układamy dalej. Gaśnica. Chyba to tak się bierze. Nie, nie tak. Tak. No, wygląda jak gaśnica. I ogień. Dużo osób go hejtowało, ale moim zdaniem może być. Zawsze bym wolał go, żeby był do na study doczepiany, ale nie na takiej płytce. Albo przynajmniej cztery. Dobra. Zacznijmy od naszego strażaka sama. Strażak sam, tak się prezentuje. Ma ładny strój strażacki. Niebieską butlę. Hełm czerwony. Takie. Jak to może. Szare takie. No rękawiczki, ale tą sprężynę czy tą różę. No, fajny ma strój. Tutaj nie ma co za bardzo pokazywać. Podobnie z dachu na przodu, widzicie tam głównie. Tutaj mi się on bardzo podoba. To jest moim zdaniem jedna z lepszych minifigurek. O, jak widzicie, naprawdę jest ładna. Ja jej daję samej minifigurce 9 na 10. I chyba też właśnie dostanie ten magazyn, ale zobaczymy na inne latki. Butla z gazem, fajna, trochę wygląda jak jakiś spray od komarów. Beczka może być ładna, podoba mi się. Będę miał takie dwie, bo druga jest w tym dworzu strażackim, którego jeszcze nie złożyłem. Dobrze, dokładnie tak. I robimy efekt końcowy. Dobra. Butla nie działa.
Jak ja to mam zdmuchnąć? Jak ja to mam? Pisz na egzaminie, przypomniało mi się. Na egzaminie mówili, żeby to zdmuchnąć. Dobra. Zmuchnąłem! Więc pamiętaj, zlajkuj ten film, zasubskrybuj, skomentuj. Widzimy się niedługo, mordo. Więc podsumujmy cały magazyn. Przeczytał naprawdę dużo rzeczy. W sensie powiem tylko, to jest zawsze czyli figurka i ta jeszcze saszetka została. Magazyn dla mnie naprawdę super, nawet jak nie jesteście fanami City, musicie mieć ten magazyn, serio. Kosztuje 13 zł bez grosza. Więc to się dokładnie płaci, dlatego po prostu jeszcze jedna saszetka, ale saszetka, więc zaoszczędzamy złoty 50 zł. Można powiedzieć 2 złote. Więc dużej pomocy nie ma, ale zawsze tam dostaje się. Może trochę o złotówkę drożej, ale dostaje się. Miałem kupić nie teraz właśnie ten ze Star Warsów, ale nie wiem, czy kupię go, czy Ninja go. Zagłosujcie. Tutaj w ankiecie. Czy kupić Lego Star Wars, czy Ninjago? W prawym górnym rogu. Siema. A, i moja ocena. 9 na 10. Piona.